Szanowni Państwo, jak zmniejszyć skutki pandemii COVID-19? Te negatywne skutki, które przekładają się na ten obecny stan, czyli stan niekorzystnego rokowania wielu naszych przyjaciół, znajomych, nadmierne zgony w stosunku do okresu przed pandemią. Chciałem zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, namawiam wszystkich Państwa do samokontroli. Samokontroli oceniającej poszczególne modyfikowalne czynniki ryzyka. Namawiam Państwa do zgłoszenia się do swojego lekarza prowadzącego celem oceny Państwa ryzyka. To ryzyko Państwa może być zdecydowanie inne niż przed pandemią. Mamy dane pokazujące, że średnio w Polsce Polak ma ponad 5 kg więcej. Jest to częściej osoba, u której stwierdzaliśmy zaburzenia lękowe, stres, depresję. Jest to Polak, który częściej sięgał po alkohol, siedzący tryb życia. A więc te wszystkie czynniki mogą przełożyć się na większe ryzyko wystąpienia u Państwa chorób cywilizacyjnych. Nie tylko chorób układu sercowo-naczyniowego, nie tylko chorób układu oddechowego. Pamiętajmy, że samokontrola plus zgłoszenie się do lekarza, ponowna ocena, to klucz do dalszego postępowania. Dalszego postępowania chociażby pod względem interwencji, którą lekarz może mieć. To znaczy możemy u Państwa zmodyfikować dotychczasową terapię, farmakoterapię, jeżeli byliście Państwo leczeni. Możemy u Państwa włączyć nową terapię, na przykład leczenie lipidów, jeżeli pojawiła się zaburzenia gospodarki, dyslipidemia, hipercholesterolemia. Możemy zainicjować leczenie nadciśnienia, możemy zainicjować optymalizację leczenia dotychczasowego. Oczywiście, jeszcze raz zaznaczę, że nie każdy pacjent będzie tego wymagał, ale duży odsetek pacjentów to pacjenci, którzy niestety będą musieli mieć bądź zainicjowane, bądź zintensyfikowane leczenie na nowo. Pamiętajmy również o konieczności kontroli dotychczas leczonych czynników ryzyka. Na przykład kontrola biochemiczna lipidów. To, że przed pandemią mieliśmy leczony cholesterol i był już w granicach normy, nie znaczy, że w chwili obecnej on nadal jest prawidłowy. Pamiętajcie Państwo, żeby upominać się o wykonywanie badań kontrolnych. No i oczywiście modyfikacja stylu życia. Tutaj pozostaje zalecenie bezmienne. Wysiłek fizyczny, dieta, zaprzestanie palenia. Zarówno przed pandemią, w trakcie pandemii, jak i w chwili obecnej jest to bardzo ważne ogniwo, które leży u podstawy wszystkich piramid, które mają doprowadzić do poprawy zdrowia, państwa zdrowia. A więc wysiłek fizyczny, odpowiednia dieta, odpowiednia aktywność fizyczna, dostosowanie się do zaleceń lekarza prowadzącego to klucz do sukcesu w optymalizacji stanu po pandemii COVID-19.